Co zrobić, aby być w życiu szczęśliwym? Na pewno trzeba zapanować nad negatywnymi emocjami, takimi jak złość, lęk, strach, żal, zazdrość i innymi podobnymi. Jeśli często tracisz cierpliwość, jesteś nerwowy, boisz się nowych wyzwań, czy z zawiścią patrzysz na uśmiechniętych ludzi, to z pewnością nie jesteś szczęśliwy. Aby to zmienić, aby zapanować nad takimi negatywnymi emocjami i aby zastąpić je radością, zadowoleniem i spełnieniem, możesz zastosować narzędzia z pogranicza psychologii i filozofii. Zbiór rad, jak żyć, aby być szczęśliwym, znajdziesz w książce Przewodnik dobrego życia. Starożytna sztuka stoickiej radości. Książka dostępna jest u wydawcy Wydawnictwo Aktywa. W filmie przedstawię Ci kilka stoickich technik, zaczerpniętych z tej książki, które przybliżą Cię do poczucia szczęścia w życiu. Dlaczego zawsze jesteś niezadowolony z tego, co masz? Często źródłem naszego nieszczęścia jest wieczny stan nienasycenia. Chcemy nowe gadżety, a kiedy na nie wreszcie zapracujemy, to po czasie tracimy nimi zainteresowanie. Zamiast stale odczuwać satysfakcję, dopada nas znużenie, więc pragniemy kolejnych, lepszych zabawek. I tak w kółko. Ludzie, którzy wygrali na loterii, kupili dla siebie wille, super samochody i egzotyczne wczasy, po czasie odczuwają taki sam poziom szczęścia jak przed wygraną, chociaż wciąż mogliby cieszyć się luksusami. Zjawisko to nazywamy hedonistyczną adaptacją. Hedonistyczna adaptacja dotyczy nie tylko fizycznych przedmiotów, ale też życia zawodowego. Gdy marzymy o konkretnej posadzie w pracy i gdy wreszcie dostajemy upragniony awans, to po jakimś czasie orientujemy się, że wcale nie jest tak super. Wciąż za mało zarabiamy, mamy więcej obowiązków, ze współpracownikami nie da się dogadać, a przełożony nie docenia naszych wysiłków. Hedonistyczna adaptacja dotyczy też związków. Spotykamy partnera naszych marzeń, zakochujemy się po uszy, są randki, zaloty, ślub. Po czasie jednak dostrzegamy wiele wad współmałżonka, a potem fantazjujemy o związku z nową osobą. Proces hedonistycznej adaptacji cały czas powtarza się. Gonimy za czymś i w końcu to dostajemy, więc czujemy szczęście. Po czasie ono opada, a my znów gonimy za czymś nowym. Sposobem na to jest negatywna wizualizacja. To technika, dzięki której odwracamy proces hedonistycznej adaptacji i zaczynamy pragnąć rzeczy, które już mamy. Musisz zacząć wyobrażać sobie, że tracisz to, co uważasz za najcenniejsze. Żona od ciebie odchodzi, skradziono ci samochód, twój dom spłonął w pożarze, wyrzucono albo zdegradowano cię w pracy. Negatywną wizualizację możesz zastosować do wielu sfer życia. Wyobraź sobie, że tracisz zdrowie, że nie możesz nigdzie pojechać, tracisz rodziców, albo własne dziecko, albo twojego przyjaciela. W ten sposób uczysz się doceniać posiadane rzeczy jeszcze bardziej. Nie chodzi o to, żebyś zamartwiał się cały czas i żył w ciągłym lęku, ale jak widzisz, że ulegasz zjawisku hedonistycznej adaptacji, to na przykład możesz codziennie przed snem wyobrazić sobie, co by było, gdybyś stracił coś, do czego już się przyzwyczaiłeś. Nigdy nie martw się rzeczami, na które nie masz wpływu. Trychotomia kontroli. Otaczający nas świat możemy podzielić na trzy kategorie. Rzeczy, nad którymi mamy pełną kontrolę, rzeczy, nad którymi nie mamy żadnej kontroli i rzeczy, nad którymi mamy tylko częściową kontrolę. Rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, to na przykład cele, do których dążymy. Możesz mieć pełną kontrolę nad tym, że twoim celem jest ukończenie studiów, zostanie milionerem albo profesjonalnym piłkarzem. Masz całkowitą kontrolę nad wyborem celu, ale nie masz kontroli nad tym, czy cel uda się zrealizować. Kolejną rzeczą, którą całkowicie kontrolujesz, to wyznawane wartości. Sam decydujesz, czy najbardziej cenisz pieniądze, sławę, przyjemności, czy na przykład miłość, przyjaźń, czy spokój ducha. Masz też pełną kontrolę nad własnymi opiniami i pewnymi cechami charakteru. Od ciebie zależy, czy jesteś chciwy, arogancki i zawistny, czy na przykład szczery, pracowity, czy pomocny. Z kolei nie masz żadnej kontroli nad pogodą, nad wieloma wydarzeniami dziejącymi się gdzieś na świecie i nad tym, czy jutro wzejdzie słońce. Rzeczy, nad którymi masz częściową kontrolę, to na przykład wygranie meczu w tenisa. Bez względu na to, jak będziesz ćwiczył, i tak możesz przegrać. Jednak nie jest to rzecz, nad którą nie masz żadnej kontroli. Długie treningi i samozaparcie nie dają gwarancji wygranej, ale na pewno zwiększają jej szanse. Patrząc na ten podział, można dojść do wniosku, że nierozsądne jest zamartwianie się czymś, co nie zależy od ciebie, drogi widzu.
Jeśli zaprzątasz sobie głowę tym, jaka w Polsce jest do bani pogoda, że jakiś polityk opowiada głupoty, albo że zimą dzień jest taki krótki, to marnujesz swój czas i energię. Obojętnie jak intensywnie i jak długo będziesz o tym myśleć, nie wpłyniesz na te rzeczy, bo nie masz nad nimi żadnej kontroli. Powinieneś jednak zaprzątać sobie głowę rzeczami, na które masz jakiś wpływ. Możesz wtedy podjąć kroki, aby te rzeczy wywołać lub im zapobiec. Najrozsądniejsze będzie, jeśli swój czas i energię poświęcisz na rzeczy, nad którymi masz całkowitą kontrolę. Wtedy rezultat Twoich wysiłków masz gwarantowany. Co więcej, nierozsądne będzie, jeśli te rzeczy totalnie olejesz. A co z rzeczami, nad którymi masz częściową kontrolę? Przykładowe zwycięstwo w meczu tenisowym. Nie możesz być tego pewnym. Trafisz na lepszego przeciwnika i masz pozamiatane. Jednak masz całkowitą kontrolę nad wyznaczanymi celami. Upewnij się więc, że jest to cel wewnętrzny, a nie zewnętrzny. Twoim celem nie może być więc wygranie meczu, bo to coś zewnętrznego. Masz nad tym jedynie częściowo kontrolę. Nie panujesz nad tym celem. Ale zagranie najlepiej jak tylko potrafisz, to już cel wewnętrzny i masz nad nim całkowitą kontrolę. Wybierając taki cel, oszczędzasz sobie złości, frustracji i rozczarowania w razie przegranej. Co istotne, dobre cele wewnętrzne znacznie przybliżą Cię do zewnętrznych osiągnięć. Nie ma lepszego sposobu na wygranie meczu niż zagranie na najwyższym możliwym poziomie, do którego doprowadzą Cię treningi, dyscyplina, odpowiednia dieta itd. Tak więc głównie tymi rzeczami powinieneś się zajmować. Tymi rzeczami w ogóle nie powinieneś zawracać sobie głowy. A tymi rzeczami możesz się przejmować, ale pamiętaj, aby uwewnętrznić dotyczące ich cele. Pamiętaj o trychotomii kontroli. Wszystkie elementy swojego życia przyporządkuj do jednej z tych trzech kategorii. Wtedy rozświetli Ci się droga do szczęśliwego życia. Złe rzeczy powinny Ci się przytrafiać. Czasami rozmyślamy nad nieszczęściami, które mogą nam się przytrafić. Co będzie, jeśli stanie się coś złego? Powinieneś jednak pójść o krok dalej i co jakiś czas żyć tak, jakby złe rzeczy naprawdę Ci się przydarzyły. Na przykład, jeśli nękają Cię myśli, co będzie, jeśli stracisz oszczędności życia, powinieneś świadomie, raz na jakiś czas praktykować biedę. Na przykład przez cały dzień jeść tylko proste posiłki, pojechać do pracy rowerem, komunikacją albo pieszo, zamiast najmodniejszych ciuchów założyć na siebie najzwyklejsze jakie masz, a wieczorem umyć się w odrobinę za chłodnej wodzie. Ma to być niewielki, dobrowolny dyskomfort, który sam na siebie sprowadzisz. Nie powinien być żadną karą i nie możesz przez niego cierpieć. A po co to robić? By zwiększyć radość z posiadanych już rzeczy. Najbardziej docenisz własny, wygodny samochód, jeśli będziesz miał okazję przeżyć jeden dzień bez niego, dojeżdżając do pracy czy na zakupy innym sposobem. Docenisz swoją pracę w ogrzewanym, klimatyzowanym i suchym biurze, jak jeden dzień popracujesz fizycznie na budowie, w upale albo w deszczu, wietrze czy mrozie. Bardziej docenisz też najbliższą Ci osobę, jeśli przeżyjesz kilka dni rozłąki. Poza tym, przeżywając lekkie, dobrowolne niedogodności, nabierasz przekonania, że jesteś w stanie przetrwać więcej niż Ci się wydawało. Okazuje się, że potrafisz żyć za mniejsze pieniądze. Okazuje się, że w ogóle potrafiłbyś pracować i zarabiać w innym miejscu. Okazuje się też, że po rozłące z bliską osobą świat wcale się nie kończy. Perspektywa doświadczenia złych rzeczy w przyszłości nie przeraża Cię już tak jak wcześniej. Pełny zbiór technik filozoficzno-psychologicznych oraz porad, jak żyć, aby być szczęśliwym, znajdziesz w książce Przewodnik dobrego życia – starożytna sztuka stoickiej radości. Książka dostępna jest u wydawcy wydawnictwo Aktywa.